wieku piosenka żołnierska potrąca czułe struny wyobraźni. Piosenka żołnierska potrzebna jest żołnierzowi w czasie pokoju, w czasie wojny. A w czasie wojny dużo bardziej. Dam przykład. Pewien żołnierz podczas ataku na nieprzyjaciela zorientował się, że zacięła mu się broń. Nie załamał się. Zaśpiewał. Po chwili broń działała znowu. Piosenka żołnierska, mogę tak śmiało powiedzieć, jest najpiękniejszą piosenką na świecie. Patrzycie na moją twarz, a ona jest radosna, bo kocham piosenkę żołnierską. Jak podają statystyki, rozśpiewany żołnierz jest w stanie zabić 60% więcej nieprzyjaciela niż żołnierz ponury. A znowu sierżant B po rozpołowieniu go serią karabinu maszynowego z samolotu wzdłuż śpiewał nadal tyle, że na dwa głosy. Z ogromną radością dzisiaj w Kołobrzegu prezentujemy wam fragmenty śpiewogry pod tytułem Zielony Poligon. A ta śpiewogra zaśpiewa tę pieśń zespół Zielony Poligon. Można klaskać. 3, 4. Poligonu, gdzie żołnierski trud. Habry z poligonu wiozę ci do domu, a w nich szczęścia lud. Habry z poligonu tobie dziś przywożę i aromat ziół. Habry, polne kwiaty kwitną o tej porze, niech ozdobią stół. Habry z poligonu wiozę ci do domu, ten od serca dar. Habry z poligonu. Habry z poligonu. Mój żołnierski skarb. Jedziesz tu do mnie, dziewczyno, szybciej niech płynie już czas. Jedziesz tu do mnie równiną, jedziesz tu do mnie przez las. Jedziesz nareszcie z daleka. Tyle minęło już dni, odkąd na przyjazd twój czekam, ale zobaczysz już dziś. Habry z poligonu, świeże i słoneczne, podarunek twój. Habry z poligonu, tylko na tym gęście, ty przyjedziesz tu. Widzę z sobą weźmiesz, i błękitną nie urobisz nic. Habry z poligonu, choć już przekwitną, będą w tobie
co się dzieje? Oni tak się zapalili wszyscy do tej pracy, wiesz, że tak. Józek odwołał w ogóle wyjazd do Japonii. Powiedział, że Japonia go nie interesuje, interesują go chabry z poligonu, wiesz? Zbyszek właściwie przełożył sobie na za 3-4 miesiące francuski film, wiesz? No masę komplikacji, tak? Ale powiedział, że już jest tak zapalony, my jesteśmy właściwie za tydzień gotowi do premiery, wiesz? Piotrek odwołał teatru Basi Borys Damińskiej, wiesz, będzie musiał chyba karę płacić. Ale oni nie są w stanie w tej chwili zajmować się niczym innym. Ale wiesz, tak mi się wydaje, że to, co ty mówisz, to jest bardzo radosne, tylko, że takie trochę nieprofesjonalne. No jak można, jak aktor nie jedzie do Japonii, czy film dobry przekłada, to jest... No jak już robimy show dla twojej żony, za amerykańskie pieniądze. Jest, I know, no to moje pieniądze są, ale jednak myślę, że oni powinni trochę myśleć o przyszłości swojej. No show jest, a potem go nie ma, a tu życie idzie dalej. No moja żona też mnie na przykład bardzo kocha, ale ona... Mniej troszkę mnie kocha, jak ja nie mam pieniędzy. A ty masz bardzo dużo pieniędzy. No mam, tylko mam, wiesz, investment duży zrobiłem. To właśnie ten lawyer jeszcze powiedział, że dopłata by się przydała, a jedna poszła fura pieniędzy i to będzie return nieprzytomny, wiesz. Tyle, że troszeczkę, no, trzeba poczekać, aż on ten pieniądz na siebie zarobi, wiesz, bo on nie może leżeć pieniądz. Ale ten return nieprzytomny to będzie za ile? No, to już niedługo. Ja myślę, że po prostu tu w sprawie tego show byśmy zrobili troszeczkę delay, taki mały opóźnienie. Ale no, żartujesz, oni wszystko odwołali, tak 2-3 tygodnie? No, nie, 2 tygodnie, nie, bo to wiesz, poczta słabo idzie, to raczej ja bym powiedział jakieś 2 years byśmy zrobili. No nie, 1,5 może, ja wiesz, pesymistycznie powiedziałem, ale wtedy to 6 obrotówek i wszystko, nie, kostiumy, no. Ja na pewno już do nich ani nie zadzwonię, ani nie przyjdę, ani nie pokażę im się na oczy. To po prostu jest wykluczone. Musisz mieć na tyle cywilną odwagę, podejść i powiedzieć to wszystko. A po co mnie cywilne? Ja normalną mam odwagę. Ja za chwileczkę zadzwonię z samochodu i powiem, że jest małe opóźnienie, ale ty pracuj dalej, trenuj, wiesz, ćwicz, niech oni sobie pojadą do Japonii i potem zrobimy taki show dla żony mojej, okej? Okay? Nie, no ja muszę nie, lecieć, wiesz, bo jestem umówiony, ale Magda, no don't worry, be happy, okay? Bye now.